Bilans walk z marca 1945 roku był dla Rumi tragiczny. Zabudowania Białej Rzeki zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Całkowicie zburzono także lotnisko. Zniszczenia nie ominęły także Starej Rumi, Janowa, Zagórza czy Szmelty. Mimo to już w pierwszych miesiącach po wojnie rozpoczęto odbudowę. Rumia powoli powstawała z ruin. Było to już jednak zupełnie inne miejsce niż przed wojną. Jeszcze w trakcie działań wojennych władzę cywilną w całym powiecie morskim przejęła radziecka komendantura wojskowa. Czerwonoarmijna administracja, oficjalnie niosąca naszym ziemiom wyzwolenie, już po zakończeniu walk dopełniła tylko obrazu zniszczeń i cierpienia. Owo wyzwolenie przez Armię Czerwoną miało specyficzny charakter. Tuż po zajęciu terenu Rumi, Sowieci przystąpili do masowych grabieży, rabunków i rekwizycji. Na porządku dziennym były akty bezprawia, pobicia, gwałty, dewastacje mienia. Dedykowani oficerowie radzieccy, których formalnym zadaniem było pomaganie ludności cywilnej w organizowaniu się, na zbrodnie swoich podwładnych patrzyli przez palce. Sowieci kradli i niszczyli na masową skalę. Działalność żołnierzy w pierwszych tygodniach po zakończeniu wojny znacznie pogorszyła sytuację ludności cywilnej. Wśród mieszkańców rozprzestrzeniały się groźne choroby – tyfus, dyfteria czy szkarlatyna. Wiele osób straciło dach nad głową, inni głodowali i żyli w skrajnej nędzy. Na fatalną sytuację bytową nakładały się problemy natury politycznej. W Rumi i innych miejscowościach powiatu morskiego aktywne były grupy operacyjne NKWD, które przeprowadzały aresztowania wśród osób podejrzanych o niemieckie sympatie. Wielu miejscowych Kaszubów, zmuszonych w czasie okupacji do podpisania Volkslisty, w nowej rzeczywistości trafiało do obozów sowieckich. Ludność cywilną starały się chronić pierwsze podmioty samorządowe. Jeszcze w marcu 1945 roku w Wejherowie powstał tzw. Komitet Obywatelski, który pełnił rolę pośrednika w kontaktach z oficerami Armii Czerwonej i chronił polskich obywateli przed aresztowaniami. Wkrótce te zalążki samorządu znacznie się rozwinęły. W Rumi pierwszy powojenny zarząd gminy powołano już w miesiąc po zakończeniu wojny. Stanowisko pierwszego powojennego wójta Rumi objął wówczas Władysław Szczepański, nauczyciel z Ciechocina. Obok zarządu gminy powołano też 35-osobową Gminną Radę Narodową. Składała się ona z przedstawicieli lokalnych organizacji i związków. Z końcem kwietnia 1945 roku sowiecka komendantura wojskowa przekazała tak zorganizowanemu samorządowi kompetencje administracyjne. Nadchodził czas odbudowy. Nowe władze lokalne miały ręce pełne roboty. Na ulicach Rumi wciąż zalegały ciała poległych, trupy zwierząt, dziesiątki uszkodzonych maszyn wojskowych, które należało pilnie uporządkować. Jednocześnie Rumię odbudowywano z gruzów. Zniszczeniu uległy nie tylko domostwa prywatne, lecz także wiele budynków użyteczności publicznej. Wycofujący się Niemcy wysadzili w powietrze m.in. piękny przedwojenny budynek dworca. W jego miejsce na potrzeby pasażerów stworzono prowizoryczny przystanek, który swoją funkcję pełnił do końca lat 50. Wielką stratą dla Rumi było niemal całkowite zniszczenie lotniska. Dawny port lotniczy został zrównany z ziemią najpierw przez alianckie bombardowania, następnie przez celowe zniszczenia dokonane przez wycofujących się Niemców. Ostatecznie rumskie lotnisko funkcjonowało jeszcze jakiś czas w okresie powojennym, jednak w mocno ograniczonym zakresie, jako zapasowe lądowisko i miejsce szkolenia skoczków spadochronowych. Tę skromną działalność przerwano w 1952 roku, a tereny dawnego portu lotniczego rozparcelowano i przeznaczono na budownictwo indywidualne. Oprócz spraw infrastrukturalnych, palącym problemem był głód. Poprawienie aprowizacji i zwiększenie ilości przyznawanych racji żywnościowych było jednym z najważniejszych zadań w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny. Sprawę komplikowały szerzące się epidemie, m.in. tyfusu i brak lekarzy, którzy mogliby im zapobiec. Pierwszy lekarz w powojennej Rumi pojawił się dopiero we wrześniu 1945 roku. Wcześniej podstawową opiekę medyczną zapewniała placówka Polskiego Czerwonego Krzyża, której siedziba znajdowała się przy ulicy Derdowskiego. W Rumi zorganizowano też kuchnie polowe wydające darmowe posiłki. Przystąpiono do budowy ambulatoriów i domu dla ubogich. W kolejnych miesiącach zarządzono kwarantannę i zorganizowano szczepienia. Sytuacja mieszkańców powoli się normowała.
Z wolna wskrzeszano też miejscowy przemysł. Już w 1946 roku powołano do życia największe lokalne przedsiębiorstwo. Zakłady garbarskie Rumia Zagórze, zorganizowane na terenie dawnej niemieckiej fabryki części lotniczych. Dokładnie w tym miejscu, w którym dzisiaj znajduje się galeria handlowa. W pierwszych latach działalności w rumskiej garbarni obrabiano m.in. skóry baranie i świńskie. Garbarnia dawała pracę setkom mieszkańców, jednak jej powstanie miało też ogromne negatywne konsekwencje dla lokalnego środowiska. Przedsiębiorstwo nie posiadało bowiem dedykowanego systemu odprowadzania ścieków. Toksyczne odpady odprowadzano bezpośrednio do zagórskiej strugi, która wkrótce zamieniła się z urokliwego górskiego strumienia w różnokolorowy, cuchnący rynsztok. Sytuacja poprawiła się nieco w latach 60., kiedy zaczęto odprowadzać ścieki kolektorem do odpływu w okolicach Kazimierza. Jednak degradacja zagórskiej strugi trwała jeszcze dobre kilkadziesiąt lat. Wraz z upływem lat w Rumi powstawały kolejne zakłady produkcyjne. Jeszcze w 1945 roku powstała spółdzielnia metalurgiczna Metal, w której remontowano samochody i ciągniki. Później zakład przekształcono w fabrykę wyrobów metalowych. W Rumi w pierwszych latach po wojnie powstawały też zakłady drzewne, niewielkie przedsiębiorstwa budowlane, a także liczne małe warsztaty rzemieślnicze kontynuujące przedwojenne tradycje. Oprócz rozwiązywania problemów społecznych, władze musiały wprowadzać także nowe porządki ideologiczne. Już na początku 1946 roku zmieniono nazwy lokalnych ulic. Ulica Sobieskiego zamieniła się w ulicę Józefa Stalina. Patronem ulicy Dębogórskiej został Władysław Gomułka, a ulicę Starowiejską ochrzczono imieniem marszałka Michała Roli Żytomierskiego. Mimo to w pierwszych latach po wojnie lokalny samorząd korzystał z relatywnie szerokich kompetencji. Stopniowo się to jednak zmieniało. Po sfałszowanym referendum 1946 roku i sfałszowanych wyborach parlamentarnych rok później, Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna stopniowo umacniały swoją władzę zarówno na szczeblu centralnym, jak i w samorządach. W 1948 roku oba ugrupowania scaliły się w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Stawało się jasne, że nowa Polska, Polska Ludowa, ma być w pełni zależna od Związku Radzieckiego. W 1948 roku komuniści ostatecznie ugruntowali swoją władzę w kraju i rozpoczęli reformy mające na celu m.in. centralizację państwa i ograniczenie inicjatywy prywatnej. Kompetencje lokalnych samorządów były stopniowo ograniczane w myśl tzw. doktryny centralizmu socjalistycznego. Zniesiono urzędy burmistrzów, wójtów i starostów, a gminne rady narodowe całkowicie podporządkowano władzom powiatowym. Jednocześnie już w 1945 roku rozpoczęła się debata na temat administracyjnego losu naszej gminy. Już przed II wojną światową Rumia stała się naturalnym zapleczem dla rozwijającej się w zawrotnym tempie Gdyni. Wiele wskazywało na to, że Rumia stanie się kolejną dzielnicą nowo powstałego miasta. Także po wojnie administracyjny los Rumi wydawał się pod tym względem przesądzony. Początkowo wśród rumskich radnych nie brakowało chętnych do takiego rozwiązania. Być może mieli oni w pamięci czasy przedwojenne, kiedy przynależność do Gdyni wiązała się z licznymi przywilejami inwestycyjnymi i podatkowymi. W rzeczywistości PRL-u połączenie gminy Rumia Zagórze z Gdynią nie było już tak opłacalne. Przeciwko takiemu rozwiązaniu były też władze powiatowe, które musiałyby się pogodzić ze znacznym uszczupleniem swojego terenu. Do złączenia Rumi i Gdyni nie doszło, chociaż przez cały okres PRL pojawiały się koncepty, aby Rumię uczynić kolejną dzielnicą większego sąsiada. Za tym rozwiązaniem przemawiało wyjątkowe nasycenie budownictwem mieszkaniowym oraz fakt, że większość mieszkańców Rumi i tak pracowała w Gdyni lub Gdańsku, a na miejscu brakowało dużych zakładów produkcyjnych. Ostatecznie przeważyła koncepcja, aby Rumię uczynić miastem. Nowy organizm miejski miał obejmować dwie największe przedwojenne osady – Rumię i Zagórze ze Szmeltą, a także Janowo, Białą Rzekę i tereny dawnego lotniska, stopniowo zamieniając się w dużych rozmiarów osiedle mieszkaniowe. Na początku lat 50. złożono wniosek o nadanie Rumi praw miejskich. Stosowne rozporządzenie wydano 7 października 1954 roku. Rumia stała się miastem. Jednocześnie młody organizm miejski miał wkroczyć w czasy intensywnego rozrostu. Liczba mieszkańców w ciągu zaledwie 3 dekad wzrosła z niecałych 10 tysięcy do prawie 40 tysięcy w 1989 roku. Z upływem lat krajobraz Rumi ulegał całkowitemu przekształceniu.
Kaszubskie chaty zastępowały wielorodzinne bloki, a polne drogi wylewano betonem i asfaltem. Te zmiany poprawiały jakość życia mieszkańców i ułatwiały codzienne funkcjonowanie. Jednak równolegle Rumia zatracała swoją dawną tożsamość, stając się w oczach zarówno mieszkańców, jak i partyjnych dygnitarzy wyłącznie sypialnią Trójmiasta. Nadanie Rumi praw miejskich otwierało kolejny ważny rozdział w lokalnej historii. 7 października 1954 roku jest i dzisiaj ważną datą dla mieszkańców naszego miasta. Obchodząc kolejne rocznice nadania praw miejskich, warto jednak pamiętać, że korzenie naszej małej ojczyzny sięgają znacznie, znacznie głębiej.